Cześć wszystkim, z tej strony Soul. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać nowy sprzęt, który wsadzę do swojego komputera, a właściwie nie wsadzę, tylko postawię obok niego. A to dlatego, że jest to Live Gamer Portable, czyli karta do nagrywania przenośna, kieszonkowa. Zresztą zobaczcie sami. Tak jak widzieliście, kartę można wziąć praktycznie wszędzie. Można ją wziąć na pustynię, do tropików, na sawannę i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym Wam opowiedzieć, co ta karta potrafi, jeśli chodzi o jej specyfikację, która jest wymieniona z tyłu pudełka, ale robić tego nie będę dokładnie, bo to jest nużące, nie każdego to interesuje. Ja Wam bardziej skupię się na tym, do czego ta karta służy i czym ona się różni od aktualnej karty Abermedi, którą mam w swoim komputerze, czyli Live Gamera HD. Sprawa wygląda tak. Po pierwsze, ta karta jest trochę ulepszona. Ona może trochę więcej klatek w niektórych rozdzielczościach, ma więcej rozdzielczości różnych tutaj do skonfigurowania. Nie ma tych błędów, która ma Live Gamer HD, chociaż one nie wszędzie się pojawiają, tam była pewna desynchronizacja. W tej karcie jest już to ulepszone. I teraz podstawowa sprawa, ona jest przenośna. A wracając jeszcze to, co te karty potrafią do nagrywania. Wszystkie karty służą do tego, żeby przechwytywać obraz z komputera bezpośrednio z monitora przez kabel HDMI. Przynajmniej ta Live Gamer HD i ta tutaj. Czyli wszystko, co Wam się wyświetla na monitorze, możecie bez problemu nagrać za pomocą tych kart, bez utraty jakichkolwiek klatek. Jeśli nagrywacie Frapsem, Bandicamem, Action czy jakimkolwiek innym programem, jak go włączycie, to zauważycie, że spadają Wam klatki w grach FPS. Jest to bardzo ważne. Wiecie, jest pewien problem. Przy pomocy takiej karty, jak włączacie nagrywanie, nie ma żadnego problemu. Do tego bardzo ona jest przydatna przy streamowaniu. W wielu grach jest problem. Takie programy jak XSplit albo na przykład OBS mają bardzo duży problem z przechwytywaniem obrazu w niektórych grach. Przy tych kartach nie ma żadnego problemu, bo praktycznie wszystko, co widzicie na ekranie, jest przekazywane do karty bezpośrednio. Dobra, zajmijmy się teraz rozpakowaniem tej karty. Pudełko jest całkiem niezłe. Do Live Gamera HD, czyli do poprzedniej wersji, było o wiele większe, ale wiecie, ta karta była na PCI, a ta jest przenośna, więc nie może być taka duża. Ale pudełko też jest całkiem fajne. Kładę je sobie tutaj tak ładnie. I co mamy w środku? Oczywiście mamy kartę. Pokazuje nam się karta. Karta jak karta. Wyciągamy ją, bo mając ją w środku, nic tutaj Wam nie pokażę. Stawiam sobie pudełko obok. Karta normalnie powinna mieć tu folię, ale z uwagi na to, że ta karta już była w tak wielu miejscach, bo jest przenośna, to musiałem tą folię ściągnąć. Sami rozumiecie. Wejść Wam nie będę raczej opisywał. Wejścia, wyjścia, wszystko macie w manualu, wszystko macie w opisie pod filmem. Co jest ważne, wejście HDMI, wyjście HDMI, czyli tak jak w Live Gamerze, po prostu obraz wchodzi, wychodzi, karta to nagrywa. Karta może nagrywać na dysk zewnętrzny, znaczy na dysk wewnętrzny, czyli na kartę SD, którą możecie tu podpiąć, albo przez USB na komputer. To jest świetna sprawa, bo możecie tą kartę wziąć normalnie do laptopa, podłączyć, którego macie gdziekolwiek w terenie, i sobie po prostu nagrywać to, co gracie na laptopie. Możecie iść do kumpla, jak ma konsolę. O, ja myślę, że będę to uskuteczniał. Możecie iść do kumpla i tam na przykład nagrać materiał, mając tylko tą konsolę, nie musicie w ogóle komputera zabierać. Znaczy konsolę, kurczę. No właśnie, bo to jest małe jak konsola. To mi przypomina od razu tego, wiecie. Takie konsole podręczne. Wielkości telefonu trochę grubsze niż telefon komórkowy. Jest bardzo lekkie, bardzo fajnie wykonane, wygląda spoko. Dobra, odkładamy ją na bok. To jest karta. Kartę odkładamy na bok. Nie wiem, gdzie ją postawić. Tak bym ją ładnie tu prezentował, bo się tak ładnie uśmiecha. Ale to mi się chyba nie uda. No nie uda mi się, chyba że tak. Nie uda mi się. Dobra, stawiam ją obok. Co jeszcze mamy w pudełku? Stawiam tu pudełko. Pewnie go nie widać, albo zasłania pół ekranu. Są dwie możliwości przy mojej kamerce. Aj. Sorry. Wyjdź. Ach, udało się. Idzie. Dobra, mamy to. Mamy to. Ach, dobra. W środku jest takie pudełko czarne. Co ono ma w sobie? Po pierwsze ma
3-miesięczna, jest w środku 3-miesięczna subskrypcja do Xsplita, czyli możecie od razu zacząć streamować, odkładam ją na bok. Po drugie jest zestaw kabli. I z kabli pozbyłem się już folii. Przepraszam Was bardzo, jeśli ktoś lubi, jak się folię ściąga z kabli. Ale taki już jestem, że ściąganie folii z kabli, folii z wszystkiego tutaj zająłby mi pół filmu, więc postanowiłem to zrobić trochę wcześniej. Kabel chyba do PS3. Odkładam. Aha, jeszcze jest instrukcja na samym dnie. Instrukcja jest na samym dnie i oczywiście puste pudełko. Jeszcze z informacją o tym, że manual i drivery są i program do nagrywania jest w tym w sieci dostępny. Kabelek do audio. Krótki kabelek HDMI. Oczywiście ona na przykład stoi obok laptopa i tym kabelkiem można ją podłączyć. Tak, jeden kabelek HDMI do telewizora, na przykład drugi do laptopa. I wszystko przechodzi przez kartę i się nagrywa. I po trzecie kabelek USB. Po czwarte jakiś kompozyt, czy jak to się tam nazywa, to chyba też jest do konsol. Chociaż nie dam za to głowy, bo się na tym nie znam. I po piąte, to ja już byłem po czwarte, po piąte pokrowiec na tą Avermedię. Świetna sprawa. Zajebisty, taki mięciutki. Możecie bez problemu, ona tu wchodzi. O. Włosów jej nie ucina i macie przenośną konsolę. Ajajaj. Dobra, wyciągam ją. Pudełko, opakowanie, kabelki. Odkładam to na bok, odkładam to na bok, odkładam to na bok. Wszystko odkładam na bok, żeby Wam jeszcze raz pokazać tą konsolę. Jeśli chcecie taką konsolę, możecie ją wygrać za darmo na stronie Avermedii, a właściwie na jej fanpage'u na Facebooku. Link jest w opisie. Kliknijcie sobie, zalajkujcie i ten konkurs pojawi się w najbliższym czasie, z tego co wiem. Test tej Avermedii pojawi się oczywiście na moim kanale. Będę sprawdzał, jak ona nagrywa, czy obraz różni się od tego, który wychodzi z takich programów jak Fraps, bo w niektórych kartach się różni. Trochę kolory są inaczej odwzorowane, albo jest niewielka pikseloza, znaczy niewielka pikseloza, wiecie, on jest taki trochę inny. Na YouTubie tego właściwie nie widać, ale nie każdy nagrywa na YouTuba. Niektórzy nagrywają do innych celów i może im się przydać ta informacja. Wszystko sobie potestujemy i to będzie oczywiście w następnym filmie. A tymczasem Was żegnam. Do zobaczenia. Cześć.